Dzisiaj zabrałam Was do takiego miejsca, gdzie nie każdego zabieram. To jest moje uroczysko. Miejsce, które wygląda na bardzo dikie, takie bardzo, bardzo przaśne. Nie widać, żeby tu człowiek coś narozrabiał. Dlaczego Was tu zabrałam? Naokoło mnie dzieje się, jakby to można było powiedzieć, cywilizacja, czyli ogród ozdobny, pola uprawne, gdzieś jest gospodarstwo, bardzo blisko tego miejsca, gdzie ja jestem. Lubię tu przychodzić, zwłaszcza o 6 rano, wprawdzie ja Was zabieram później, ale to, co ja słyszę o 6 rano, nie pozwoliłoby nam ze sobą rozmawiać. Ptaki, które spotykają się po wszystkich wędrówkach z ciepłych krajów. One tu wymieniają się informacjami, kto, gdzie, z kim, co spotkał i tak dalej. Czyli słuchajcie, tu jest takie ptasie radio, taki jazgot niesamowity, że aż przyjemnie. Tym bardziej, że ja jestem mieszczuchem, czyli z miasta przyjeżdżam tutaj i znajduję ciszę, spokój lub muzykę natury. W tej chwili mamy piękną pogodę, jest słoneczko i widzimy tą przyrodę w pełnej krasie. Cały kobierzec zawilca gajowego. On w tej chwili przepięknie kwitnie, bo wykorzystuje słoneczko, czyli już są kwiaty otworzone do góry. I to wszystko, słuchajcie, brzęczy, rusza się. I jest to roślina, która musi bardzo szybciutko urosnąć. Gdy przyjdziecie tu latem, nie ma jej. Dlatego, że teraz całe słońce jest dla tych małych roślinek. Zawilec, prymula, ziarnopłon, fiołki, wszystkie te, które tworzą najniższą warstwę lasu, teraz robią hurra. Dlatego, że zobaczcie, mimo że tu jest gęsto drzewa, nie mają jeszcze liści. Czyli teraz jest wszystko dla mnie, dla tego małego krzewiku. Zawilce nie są jakimiś roślinami, których nie znacie, ale zwróćcie uwagę. Są to rośliny, które zawsze rosną w lesie liściastym, zawsze rosną w lesie, gdzie nie zadeptujemy. Nie chodzimy. Nawet jak chodzicie na spacer do lasu, zwróćcie uwagę, ścieżka to jest ścieżka, a zawilec lewo, prawo, ale nie na ścieżce. Nie lubi deptania. Nie jest to roślina jak pod ochroną, natomiast nie zrywamy i prosimy nie kazać zrywać dzieciom, ponieważ zawilec jest rośliną trującą. Rośnie całymi kobiecami, przepięknie się rozrasta. Oczywiście są już odmiany ogrodowe, no i oczywiście jak ogrodowa, no to biała. No jak biała? Muszą być jakieś różowe, lekko fioletowe i tak dalej. Pamiętajcie, kobiercowa, czyli nie jedną doniczusię, a kilka sztuk, najlepiej pod drzewem liściastym i to takim drzewem, spod którego nie grabicie liści. Nawet jak to będzie leszczyna czy olcha, to jest bardzo dobre towarzystwo. W kobiercu będą Wam się pojawiały roślinki, które jak najbardziej trzeba zbierać i jeść. I jest to na przykład prymula. Prymula lekarska. Żółty, lekko wonny, ale do tego no, musiałabym się Wam położyć na tym kobiercu, a tu raczej nie będzie spektakularny widok, czyli sobie darujmy. Musicie mi wierzyć na słowo. Jeżeli nie znamy się na ziołach, sami nie preparujcie ich. To jest działka dla osób, które na tych ziołach się znają, wiedzą co zebrać, co urwać, kiedy, bo teraz jest pora na zioła wiosenne. Pięknie, gęsto współgrają ze sobą. Tutaj człowiek nie wchodzi i nie ma po co. Jeżeli wchodzimy, to po to, żeby podziwiać. Woda, zobaczcie, ponieważ jest zagłębienie, to już można po drzewach, po ukorzenieniu tych pięknych olch sprawdzić, rozpoznać, że tutaj ta woda na pewno dość długo stoi. Popatrzcie, drzewa są wyniesione, one trochę wyglądają jak las namorzynowy, czyli drzewa są wyniesione, żeby nie cały korzeń był pozalewany. Do tego, ponieważ tu już te zarośla, ta moja dzicz długo rośnie, popatrzcie, korzenie niektóre tworzą przepiękne łuki, gdzieniegdzie można zobaczyć, że może się ktoś schować. Oczywiście, jeżeli nie ma hałasu rano, spotykam tutaj kaczki, krzyżówki, dwoje przypływają na randkę i jedzą sobie tutaj cokolwiek w tej wodzie znajdą. Oczywiście znalazłam też lisa, czyli na pewno nie będzie gniazda kaczek, bo lisica wypolowałaby wszystko. W tej chwili zaczyna się pojawiać trawa przy tym moim dzikim jeziorku i gdzieniegdzie zauważymy grubszy liść i to są żółte irysy. Irysy, które kosaćce, które będą kwitły troszeczkę później, czyli jak zacznie wchodzić stan ulistnienia i niski podszyt,
powoli zaczyna kończyć wegetację przekwita, wtedy będą one kwitły. Oczywiście piękny urok, bo ciemno jest, a tu dochodzi żółty kwiat. Zobaczcie, jak natura to skombinowała. Żółty kwiat, który wprowadza właśnie przepiękny kolory. Nie komórka, nie słuchawki na uszy, tylko włączcie to, co tutaj już jest. Słyszę brzęczenie, słyszę ptaki. Jak posiedzicie dłużej, to można znaleźć, a gdzież ten ptak tam robi sobie gniazdo. Czyli zobaczcie, nie trzeba wyjeżdżać w puszczę. Nie trzeba planować nie wiadomo jakich wypadów, bo ja bardzo bliziutko znalazłam takie bagienko, gdzie od czasu do czasu przychodzę naładować swój wewnętrzny akumulator i wam też radzę, czasami jak spacerujecie w lesie, zbaczajmy ze ścieżynki na lewo, na prawo i popatrzcie, cóż się tam ukrywa. Będziecie widzieli żaby, będziecie widzieli wygrzewającą się gdzieś już traszkę, jaszczurkę, bo to wszystko żyje. Tylko, drodzy Państwo, miejcie na to chwilę czasu i ze swojego uporządkowanego życia odtąd dotąd zbaczajcie czasami właśnie na takie jezioreczka, które są bagienne, błotne, gdzie można złapać oddech i gdzie zobaczycie, że przyroda zawsze wyjdzie na swoje. Czyli tak jak widzicie, ta przyroda zawsze znajdzie miejsce, żeby pokazać wam piękno. Tu, drodzy Państwo, wyszliśmy już troszeczkę obok tego jeziorka. Wyszłam troszeczkę wyżej i popatrzcie. Przepiękny kobierzec. U góry buki, stare buki, które mają jeszcze czas. Tak jak wam mówiłam, teraz cały podszyt kwitnie, łapie słońce. Jest bardzo szybko, zresztą sami wiecie, że bardzo szybko te roślinki przekwitają, bo one muszą zdążyć, zakwitną, musi znaleźć się ktoś, kto zapyli, musi się zawiązać nasionko. Czyli teraz wszystkie rośliny, które tworzą taki dywan w lesie, muszą korzystać z tego, że te drzewa nie mają jeszcze liści. I nie dziwcie się, że właśnie one, te zawilce rosną tam, gdzie są buki, bo dobrze wiecie, że buki dość późno wchodzą w wegetację, czyli mają szansę, żeby tutaj przepięknie zakwitnąć. Ja was zabieram w to miejsce, bo jest mi ono bliskie. Natomiast jak sobie wędrujecie w Koszalinie na przykład, czy po parku, czy po Chełmskiej Górze, to sami znajdziecie i można na chwileczkę zatrzymać się, nawet, słuchajcie, przysiąść. Pamiętamy, że ziemia jest wilgotna, czyli coś musimy podłożyć pod pupę, ale można przysiąść i w tym momencie, jak staniecie się częścią przyrody, czyli nie hałasujemy, nie rozrabiamy, siedzimy sobie cichutko, zobaczycie żabę, zobaczycie chrabąszcza, a może gdzieś blisko pszczołę. I proszę nie robić od razu krzyku, bo wszyscy krzyczą, oj, od razu ugryzie, ukąsi. Nie, jeżeli będziecie na nią patrzeć, ona robi swoje, wy robicie swoje. Łapiemy oddech. Wiosna jest takim okresem, gdzie jesteście bardzo stęsknieni kwiatów. Bo zobaczcie, jak na to popatrzymy, to sama buzia się uśmiecha. Chce nam się po prostu dalej robić inne rzeczy. Spacerujemy, oddychamy. Natura bez nas sobie doskonale da radę. A jeżeli wchodzimy, pamiętajcie, nie śmiecimy. Zabieramy śmieci ze sobą, piknikujcie, a jak najbardziej, ale pamiętajcie, zostawmy coś po sobie, czyli podziwiajmy, skoro do tego nie dołożyliśmy ręki, żeby było piękne, pamiętajcie Państwo, żeby dołożyć rękę, żeby ono piękne pozostało. Zabieramy ze sobą śmieci, delektujemy się, oddychamy, słuchamy, przypominamy sobie, jak wygląda dzika przyroda, no i naładowani, pełni wigoru, wtedy dopiero wracajcie do miasta, do domów, do pracy, do biur. Drodzy Państwo, ja was cały czas zachęcam do jedzenia, ale takiego jedzenia specyficznego. W tej chwili, w dobie, kiedy jest wszystko drogie, kiedy wszystko słyszymy niezdrowe,
to zobaczcie, praktycznie można wyjść na łąkę do lasu i mieć bardzo dużo jedzenia. Najważniejsze, zapamiętajcie, co jest trujące. A tutaj mamy ziarnopłon, mleczyk, jasnotę purpurową. Zobaczcie, nawet ta trawa, która tutaj rośnie, młodziutka, jest smaczna. Czyli jeżeli nie za bardzo nam te smaki odpowiadają, to zacznijcie od tego, że robimy surówkę i do surówki dorzucamy kwiat, listek. Pamiętajcie, że mniszek, żeby stracił gorycz, na parę godzin trzeba go przykryć na przykład ciemnym pudłem. To się nazywa, że trzeba go wyetiolować. Robimy surówki, jemy, dodajemy do tego, nie majonez, majonez nie, bo to będzie niezdrowe. Dodajemy oliwę, olej, mogą być smakowe, czosnkowe, bazyliowe i tak dalej. I słuchajcie, macie taką bombę witaminową na talerzu, że ojej. Ziarnopłon, mleczyk, jasnota. Można też dodawać na końcu do zupy, czyli jak już macie zupę ugotowaną, ostatni rzut i jasnota doda wyrazu, smaku. Ale to najlepiej spróbujcie sami, co będzie Wam smakowało.